zawody jeździeckie różnią się jednym drobnym niuansem, że po prostu nie mamy żywych koni, a za rumaki robią zabawki. Tylko że te dzieci nie traktują swoich rumaków jako zabawek, jako prawdziwe, żywe zwierzęta, opiekują się nimi pełną parą, bardzo emocjonują się samymi przejazdami i traktują hobby horsing jako sport, bo jest to nowy, rozwijający się sport, bardzo popularny w Skandynawii, coraz bardziej popularny u nas. W zawodach może udział wziąć każdy, kto ma na to ochotę. My na razie pierwszą edycję zawodów przygotowaliśmy dla dzieci w wieku od 3 lat do maksymalnie lat 16. Natomiast są to początkowa faza naszych przygotowań i rozwoju całych zawodów, więc docelowo będą również konkursy Masters dla dorosłych. Mogą brać udział rodzice. W najbliższym evencie otwieramy również sztafetę. Sztafeta rodzic, dziecko. Przejazdy są sędziowane na zasadach przejazdów skokowych i skoków przez przeszkody PZJ-u, czyli mamy punkty za zrzutki, punkty za pomylenie trasy, czyli tak zwane wyłamanie konia lub w naszym przypadku hobby horsa. Mamy również eliminację za dwa pomylenia trasy, także razem zawodnik może uzbierać całkiem sporo punktów karnych. Chodzi o to, czy przejechać na czysto, czyli z zerowym kątem, w jak najszybszym czasie. Tutaj w Drawsku Pomorskim nasz najliczniejszy konkurs miał ponad 70 przejazdów. Na całych zawodach było tych przejazdów ponad 160. Dzieci mają poza tym, że mają przyswojenie zasad konkursów jeździeckich, zapoznają się również z tym, jak funkcjonują parkury, jak funkcjonuje rozprężalnia, bo również tak jak na zawodach jeździeckich mamy rozprężalnię i parkur główny, czyli naszą arenę zawodów. Parkur jest bardzo dobrym odwzorowaniem parkurów jeździeckich. Oczywiście jest troszkę pomniejszony, bo nasz rumak jest również mniejszy, natomiast tak jest doskonałą zapowiedzią. Wiele młodych jeźdźców bardzo dużo trenuje, natomiast mamy również dzieci, które są pierwszy raz trenowały do tej pory w ogródku albo w tak zwanych zabawach najróżniejszych, czy w przedszkolu, czy w domu, czy po szkole, ale mamy również dzieci, które trenują bardzo dużo i bardzo poważnie podchodzą do sprawy. Każdy konkurs różni się parkurem, ponieważ sędziowie w przerwach między konkursami przebudowują parkur i kolejność przeszkód jest zupełnie inna i trasa przejazdu jest zupełnie inna niż w poprzednim konkursie. Czyli dzieci są oceniane na podstawie cyklu zawodów. Mamy zawody co miesiąc, również zawody w Drawsku Pomorskim wchodzą do cyklu ligowego. Dzieci mają przyznawane punkty ligowe i w grudniu mamy wielki finał dostępny dla najlepszych zawodników. Każdy zawodnik dostaje flo, czyli rozetę jeździecką, która jest cechą charakterystyczną zawodów jeździeckich. Dostaje każdy, bez wyjątku. Również rozetami w odpowiednich barwach, czyli złotej, srebrnej i brązowej, premiujemy najlepszych. Najlepsi również dostają nagrody rzeczowe od naszych partnerów, których mamy mnogość na szczęście. Są świetne nagrody zarówno dla hobby horsów, jak i dla żywych koni, ponieważ bardzo duża część dzieci jeździ również konno. Pierwsze zawody, a jeśli chodzi o jazdę konną i jakieś zawody później, to jeżdżę konno i będę chciała w przyszłości brać udział w zawodach konnych, tak. No, jestem przestraszona, chodzi, bałam się, ale jakoś dałam radę. Przy pierwszym starcie byliśmy bardzo zestresowani. Mam nadzieję, że uda mi się lepiej pojechać. Strasznie się stresuję i od rana jak wstałam, to myślałam, że po prostu nie dam rady, nie przejadę. Mam swoje przeszkody, więc trenowałam tak jakby codziennie to. Skakałam takie przeszkody, jakby tu były wysokości. Około na tak 70 cm, taka najwyższa chyba. Ja nie jestem zadowolona, ponieważ strąciłam wszystkie przeszkody. Chyba wszystkie. No, ale myślę, że czas miałam dosyć dobry. Mi brakowało 2 sekundy do rekordu, i żadnej nie zwaliłam przeszkody i podobało mi się. Moja przyszywana siostra zaczęła i w sumie mi się to spodobało, więc próbowałam i tak to się zaczęło. Ja skakałam codziennie i ćwiczyłam galop. Ja startowałam na zawodach miesiąc temu i 2 miesiące temu. Ja jeszcze niestety nie startowałam. Troszeczkę był skomplikowany, ale dało się zapamiętać.
bo tak mi bardzo się spodobały. Na pierwszy raz przyszłam do stajni, tak mi się zaczęły spodobać wszystkie konie i spytałam się mamy, czy mogę jeździć. Mama powiedziała, jak nie spadniesz, to tak. Moja ciocia jeździ. Jak przyszłam do cioci, to ciocia powiedziała, że chce zobaczyć konie i zobaczyłam konie, a te konie były takie super, że ciocia się spytała, czy będę chciała o niej jeździć. Ja się troszeczkę czasami boję, ale tak to w sumie nie. Skaczemy przeszkody, no znaczy jak trzeba się rozstępować porządnie. Kłusujemy, galopujemy i skaczemy. No był dość skomplikowany, ale dało się znaleźć jakieś skróty i tak będę kupować drugi przejazd, bo mi nie poszło za bardzo. Ja kiedyś widziałam na YouTubie, właśnie jak dziewczyna skakała przez przeszkody z hobby horsem. No i stwierdziłam, że może też i skakałam 2 lata bez hobby horsa, po czym znalazła się grupa i kupiłam i skaczę z hobby horsem. Moja kuzynka długo jeździ na koniach i zobaczyłam u niej takiego hobby horsa i pomyślałam, że też bym takiego chciała, więc kupiłam sobie na urodziny. U mnie przyjaciółki, ja zobaczyłam od przyjaciółek i stwierdziłam, że może to być fajne. Moim zdaniem jest bardzo fajnie zbudowany i na pewno dużo osób może fajnie startować. Ogólnie my trenowałyśmy miesiąc, tak? I robiliśmy bardzo dużo skrętów, wykrętów i ogólnie takich dość dużo zakrętów. Musieliśmy bardzo przyspieszyć tempo. Na wysokości też trzeba było. No, wiedziałam się o hobby horsach 4 lata temu i w sumie wtedy zaczęłam przygodę z tym i dużo osób się na mnie dziwnie patrzyło po prostu, więc w formie na pewno tak, bo jednak trenujemy mięśnie i to wszystko z czasem staje się coraz lepsze i bardziej wytrenowane.